Rozmowa dnia. Krzysztof Grzesiowski i nasz gość. Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Stanisław Karczewski. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry. Lekarz, chirurg, żeby było jasne. Tak jest z wykształcenia. Tak się składa, panie marszałku. Zresztą chyba pan miał okazję słuchać przed godziną ósmą. Mówiliśmy o tym, że dziś 50. rocznica pierwszego przeszczepu w historii polskiej medycyny. To był przeszczep nerki. Przy tej okazji oczywiście pojawił się temat tak zwanego oświadczenia woli. Podpis pod takim oświadczeniem złożył ostatnio prezydent Andrzej Duda. Zaapelował o rozważenie takiej decyzji przez osoby, które takiej decyzji jeszcze nie podjęły, ewentualnie się nad nią zastanawiają. Ja mam przed sobą owo oświadczenie i treść brzmi tak. Moją wolą jest, by w przypadku nagłej śmierci moje tkanki i narządy zostały przekazane do transplantacji, ratując życie innym. Informuję także, że o swojej decyzji powiadomiłem moją rodzinę i najbliższych, którzy, uwaga, w krytycznym momencie winni ją uszanować. Winni oznacza, że mogą, ale nie muszą. To nie jest jakaś luka? To jest jakiś przyczynek do zastanowienia się. Trudno jest mi to odpowiedzieć. Trzeba byłoby to przeanalizować bardzo dokładnie, zastanowić się. Natomiast zawsze lekarze pytają. Zresztą przed godziną ósmą rozmawiali lekarze, którzy na co dzień zajmują się transplantologią i mówią, w jaki sposób rozmawiają z rodzinami ofiar wypadków, najczęściej ofiar wypadków, jak to są trudne dyskusje, ale jeśli kończą się dobrze i decydują się na przekazanie narządów, no to jest wielki sukces i radość. I to jest radość i z jednej strony, i z drugiej strony, bo ja znam wiele osób, którym przeszczepiono narządy, ale znam również rodziny osób, które zdecydowały się na przekazanie narządów i wiem, jak te osoby z wielką satysfakcją i radością mówią o tym, że dały życie, swoją decyzję innym osobom. Czyli można powiedzieć, że jeśli ktoś rozpatruje taką możliwość jako świadczenie woli, to trzeba się nad tym pochylić. Trzeba się pochylić, zastanowić, ze względu ale na ja skutki. Wszystkich bardzo zachęcam do tego, bo jest to piękny gest pana prezydenta i gest zachęcający nas do podobnych akcji, do podobnego działania i do stworzenia większej możliwości pobierania narządów, czy łatwiejszego pobierania narządów. Problem jest duży, bo jednak w Polsce tych przy wzrastającej ilości przeszczepów problem jest. I właśnie problem jest z dawcami. Nie dotyczy tylko naszych decyzji, naszych, mówię, pacjentów, potencjalnych dawców, ale również i lekarzy. Lekarzy w szpitalach, gdzie dochodzi do takiej sytuacji, że mamy możliwość pobrania narządów, a do tego nie dochodzi. Sam organizowałem swojego czasu dużą konferencję w Senacie na temat transplantacji. To jeszcze w tym okresie 2005-2007 konferencja cieszyła się wielkim powodzeniem. Pamiętam, był również pan profesor Zembala, do niedawna minister zdrowia. Pokazano wtedy, jak wielki postęp w medycynie nastąpił przez te 50 lat. Te przeszczepy są wykonywane w coraz większej ilości i z coraz lepszym efektem. To spróbujmy, panie marszałku, połączyć medycynę z polityką. Jest to możliwe, ale na poziomie klinicznym, jeśli pan pozwoli. Bardzo proszę. Czy jest pan za legalizacją tak zwanej leczniczej marihuany? Ja się nad tym zastanawiałem bardzo często i w czasie kampanii mieliśmy wiele osób, które zwracały się do nas na naszej trasie kampanijnej z tym problemem. O dziwo, bardzo często. Natomiast ja uważam tak, że jeżeli marihuana pomaga w pewnych sytuacjach i znam takie sytuacje, dotyczy to dzieci z bardzo ciężkimi zaburzeniami neurologicznymi, to jest możliwość leczenia marihuaną i legalizacja marihuany, leczniczej legalizacja marihuany na szerszą skalę, taka, która otwiera furtkę do zażywania marihuany i stosowania tego jako lekkiego narkotyku, temu jestem przeciwny. Jestem oczywiście za tym, aby stosować, jeśli jest to udowodnione i sprawdza się i przynosi ulgę, a jeśli dotyczy to dzieci z bardzo ciężkimi schorzeniami neurologicznymi, to dlaczego nie? Natomiast absolutnie jestem przeciwnikiem tego, aby
taka możliwość otwierała furtkę do legalizacji marihuany w ogóle. To połączenie polityki z medycyną wynika z tego, że no, poseł, tak się składa. I nie senator Piotr Liroy Marzec twierdzi, że zostanie złożony projekt właśnie ustawy legalizującej medyczną marihuanę. To jest poseł klubu poselskiego Kukiz 15. Podobno rozmawiał z politykami, że panuje rzadko spotykana zgoda w tej kwestii. Acz nie odnosi się do tego w swojej wypowiedzi, o czym pan mówił, czyli traktowanie marihuany stricte jako narkotyku. Tak cały jest. Cały czas pada to pojęcie lecznicza. Natomiast no przecież my stosujemy marihuana. W medycynie stosujemy narkotyki, stosujemy silnie działające leki przeciwbólowe. One również są narkotykami i jest taka możliwość również i w tej sytuacji, jeśli marihuana faktycznie pomaga. Są wyniki badań, które na to wskazują, że ona pomaga w schorzeniach. Jestem za tym, aby można było ją stosować w medycynie. To jest zupełnie normalne. Natomiast absolutnie jestem przeciwnikiem tego, aby taka ustawa, takie prawo otwierało furtkę do stosowania marihuany i do legalizacji marihuany. Panie marszałku, to skoro o inicjatywach ruchu Kukiz 15 mówił pan ostatnio w Polsacie News, że jeśli zostanie zebrany 1 000 000 podpisów pod wnioskiem o referendum, na pewno nad tym się pochylimy. Chodzi o referendum w sprawie przyjmowania imigrantów do Polski. To jest inicjatywa, tak jak wspomniałem, ruchu Kukiz 15. Czy pochylimy się my, to znaczy politycy Prawa i Sprawiedliwości, posłowie i senatorowie? Pochylimy się. Na pewno jest to problem niezwykle istotny i ważny. Wiemy, jakie jest nastawienie społeczeństwa, bo też wiemy, że przeprowadzone badania opinii publicznej, społecznej wskazują na to, że większość Polaków jest przeciwna. Natomiast no, też jest bardzo istotne, jak jest postawione pytanie i jak duża ilość osób podpisze się pod takim wnioskiem. Ja mam nadzieję, że z tym problemem rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd Zjednoczonej Prawicy poradzi sobie bez referendum. Zapraszamy również i polityków Kukiza do współpracy, nie tylko w tym zakresie. Pytanie jest proste, przynajmniej tak brzmi na stronie dzień referendalny.pl. Tam. Nie znam tego pytania. Czy jesteś za przyjęciem przez Polskę uchodźców? No to jest proste i bardzo skomplikowane pytanie. Jednocześnie w tej prostocie kryje się również bogata treść i no problem na pewno jest i zobaczymy, jak duża ilość tych podpisów zostanie zebrana. Na no właśnie, bo to jest kwestia jeszcze liczby podpisów. Z inicjatorami rozmawiać, będziemy również z partią Kukiz na ten temat rozmawiać, choć twierdzę, że rząd Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości poradzi sobie z problemem. Kwestia liczby podpisów. Pan powiedział, jeśli zostanie zebrany 1 000 000 podpisów. Tak, bo tak o milionie mówiliśmy, panie redaktorze, mówiliśmy w naszej... Wicemarszałek Tyszka mówił, że 500 000 podpisów chce zebrać ruch Kukiz 15 pod wnioskiem i, uwaga, chce przekazać te podpisy do prezydenta. Adam Kwiatkowski, szef gabinetu prezydenta, w niedzielę mówił w TVN24, że niewykluczone, że gdyby taki projekt wpłynął do kancelarii prezydenta, to referendum byłoby możliwe. Zatem... To znaczy wtedy pan prezydent zwraca się do Senatu. No więc taka właśnie, bo może być tak, Sejm większością głosów lub prezydent za zgodą Senatu. Tak. To mieliśmy taką sytuację przy ostatnim referendum. Ja bym chciał, żeby referendum było stosowane w Polsce. I na ten temat mówiliśmy wczoraj również w Polsacie. Faktycznie chciałbym, żeby w wielu bardzo ważnych, istotnych sprawach obywatele mogli wypowiedzieć się. Nie chciałbym, aby budżet państwa wydawał pieniądze na zbyt często przeprowadzane referenda. Przecież referendum, do którego doszło, do ostatniego referendum, poszło nieznacznie ponad 7% obywateli. Była to kompromitacja polskiej demokracji, no bo jeżeli 7% bierze udział społeczeństwa, 7% bierze w tak poważnym, ważnym akcie demokratycznym, to jest to kompromitacja dla nas. Czy to jest kompromitacja nas, obywateli, czy to jest kompromitacja inicjatorów, no to już tutaj każdy z nas może mieć inną odpowiedź na to pytanie. Ja uważam, że to referendum było absolutnie niepotrzebne. Właśnie w Senacie toczyliśmy bardzo długą, kilkunastogodzinną debatę. Po raz pierwszy senatorowie Platformy Obywatelskiej zgłosili wniosek o ograniczenie debaty, dyskusji, możliwości zadawania pytań przez senatorów Prawa i Sprawiedliwości. Nigdy się nie zdarzyła taka sytuacja, ani przed, ani po. Mhm. To taki przykład i to taki dowód na to, że Platformie Obywatelskiej
bardzo zależało na tym, aby to referendum się odbyło, aby uzyskać poparcie i wsparcie dla Bronisława Komorowskiego. A również mówiliśmy, żeby tą debatę na temat referendum odłożyć na okres po wyborze prezydenckim. I na to senatorowie Platformy nie zgodzili się. A szkoda, bo myślę, że wtedy też przyszłaby refleksja, chwila zastanowienia i do tego referendum nie doprowadzi. Uwzględniając, panie marszałku, koszty, o których pan mówi, dzisiejszy dziennik Fakt donosi, że prezydent ma zgłosić projekt zmian w Konstytucji, rozpisać w tej sprawie referendum. Rzecz miałaby dotyczyć Trybunału Konstytucyjnego, ale to może zrobić jedno referendum i kilka pytań w różnych sprawach. Koszt się nie zmieni. Można, tak, oczywiście. To również chciałbym, że jeśli będziemy organizować referenda, to też referenda w różnych sprawach. Możemy łączyć różne problemy. A ten projekt możemy również łączyć to z wyborami, tak aby obniżyć koszty, ale jednak stosować taką formułę bardzo istotną i ważną, rozwiniętą przecież i stosowaną w innych krajach. Słyszał pan o tej propozycji, o tym pomyśle prezydenckim? Jeszcze nie słyszałem. Słyszę po raz pierwszy. Muszę się z tą propozycją zaznajomić. Nie znam. Nie znam szczegółów i nie wiem, czy szczegóły w ogóle zostały podane. Nie wiem, czy szczegóły, czy tylko jest to taka na razie inicjatywa i bardzo wstępna inicjatywa. Ale jeśli jest taka inicjatywa, aby takie problemy, bo to jest ważne bardzo, bardzo istotne pytanie i ono może i powinno być zadane w referendum, więc jeśli taka formuła zmiany w Konstytucji, to nad tym również należy się poważnie, zastanowić i pochylić się nad taką propozycją, jeśli padnie ze strony pana prezydenta. To jeszcze jedna kwestia. Gościliśmy godzinę temu Grzegorza Schetynę w naszym studiu. Wszystko wskazuje na to, przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj mają zostać podane wyniki głosowania. I jak pan sądzi, panie marszałku, dla Platformy osoba Grzegorza Schetyny to będzie atut, walor? Czy to będzie problem? W jakim kierunku Platforma może pójść pod jego przewodnictwem? Zobaczymy, w dzisiejszej wypowiedzi pana Grzegorza Schetyny utkwiło mi w pamięci jedno stwierdzenie i sformułowanie, mianowicie takie, że Platforma Obywatelska powinna wyjść do ludzi i z ludźmi rozmawiać. No to dobrze, to bardzo dobrze, że pan, no już przewodniczący, niebawem za kilka godzin doszedł do takiego wniosku, bo oderwanie od społeczeństwa, oderwanie od problemów społecznych było widoczne przez 8 lat i w trakcie ostatniej kampanii również, bo Platforma Obywatelska nie identyfikowała się z problemami społecznymi, z problemami Polaków, nie znała tych problemów. Ja bym życzył panu przewodniczącemu i Platformie, żeby politycy, ale żeby wszyscy politycy byli bliżej ludzi, żeby się spotykali z ludźmi, żeby wsłuchiwali się w głos, nie tylko w czasie kampanii wyborczej, bo to jest istotne, abyśmy spotykali się i rozmawiali z Polakami i byli wśród Polaków i byli, żyli tymi problemami ciągle. Tego Platforma nie robiła przez 8 lat. Inaczej wyglądało sprawowanie ich władzy w oderwaniu od rzeczywistości, w dużym oderwaniu od rzeczywistości. I życzę panu przewodniczącemu, żeby skończył z tym oderwaniem. Życzę, aby nastąpiła duża refleksja. Jeden z polityków życzył politykom opozycji, aby opozycja zmądrzała. Ja też życzę tego, aby patrzyła szerzej, nie tylko na swój interes, ale przede wszystkim na interes Polski, Polaków, nas mieszkających tutaj w Polsce. Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Stanisław Karczewski, gość Sygnału Dnia. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Rozmawiał Krzysztof Grzesiowski. Pierwszy program Polskiego Radia.